Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kolejnej konferencji historycznej zorganizowanej przez Centrum Edukacyjne Powiśle oraz nasze stowarzyszenie imienia biskupa Kajetana Sołtyka. Być może część z Państwa była na naszych poprzednich konferencjach. Przypomnę, po każdej konferencji wydajemy wydawnictwo. Pierwsza konferencja dotycząca Piłsudskiego i sanacji odbyła się w dniu 12 maja 2018 roku. Ta czarna książka właśnie to są wszystkie referaty z pierwszej konferencji historycznej. Druga konferencja na ten sam temat o Piłsudskim i sanacji odbyła się w dniu 15 września. Referaty z konferencji z 15 września są w tej książce czerwonej. Książka zielona wczoraj wyszła z drukarni. To są referaty z konferencji, która się odbyła w dniu 1 grudnia ubiegłego roku. To była konferencja poświęcona kresom wschodnim, konferencja pod tytułem Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. Tu są referaty z dnia 1 grudnia i oczywiście czwarte wydawnictwo, czwarta książka będzie owocem dzisiejszego spotkania, czyli będzie na temat profesora Feliksa Konecznego. Jaki kolor okładki? Nie wiem, albo niebieska, albo biała z portretem profesora. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie kolor tego wydawnictwa. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, spotykamy się w dniu 9 lutego, w Wigilię rocznicy śmierci. Jutro, 10 lutego, jest okrągła 70. rocznica śmierci profesora Feliksa Konecznego, wielkiego polskiego historyka, historiozofa, twórcy nauki porównawczej na temat cywilizacji. Króciutko na temat programu i kolejności wystąpień, które są zaplanowane. No, widzę tutaj już kilku pierwszych prelegentów, natomiast gdyby nastąpiło jakieś spóźnienie, to być może będzie jakaś zmiana na późniejszym etapie. Jako pierwszy zabierze głos pan profesor Maciej Giertych. Tytuł, jaki żeśmy skonsultowali przez telefon, to jest Aktualność Konecznego i ratowanie jego dziedzictwa. Po panu profesorze Giertychu zaprosimy do wygłoszenia referatu pana profesora Pawła Skrzydlewskiego. Tytuł referatu: Tylko cywilizacja łacińska. Następnie wystąpi Grzegorz Braun, który ma mówić na temat Polak cywilizacji łacińskiej, ginący gatunek, ze znakiem zapytania. Po Grzegorzu Braunie doktor Krajski junior, czyli Michał Krajski z referatem Monogamiczna rodzina podstawą cywilizacji łacińskiej. Bardzo bym prosił o zgaszenie telefonów. Po referacie Michała Krajskiego krótka przerwa kawowa, możliwość zakupu książek i po przerwie jako pierwszy jest przewidziany referat redaktora Wojciecha Reszczyńskiego pod tytułem Nauka Feliksa Konecznego w życiu codziennym, teoria i praktyka. Po nim pan mecenas Marian Barański, walka cywilizacji w dziejach Polski od czasów potopu aż do dnia dzisiejszego. Później pan redaktor Piotr Robert Jankowski, temat referatu Świat Słowiański jako periodyk wydawany przez Feliksa Konecznego we wcześniejszym okresie. Bardzo ciekawe wydawnictwo, być może nieco odmienne. Wówczas młody Koneczny miał poglądy niż w późniejszym czasie, ale tym bardziej warto się na tym pochylić. Następnie pan mecenas Kazimierz Frąckiewicz, cywilizacje według profesora Konecznego na obszarze Białorusi. Czyli bardzo ważna część, w zasadzie serce Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli obecna Białoruś. I jako ostatni będzie referat pani doktor lekarza stomatologii Anny Pruskiej-Wiśniowskiej, Koneczny jako profesor wyklęty. Dlaczego profesor wyklęty? Ano dlatego, że
rok temu na zaproszenie redaktora Reszczyńskiego, między innymi właśnie pani Anna Pruska-Wiśniowska miała program na temat Konecznego w Trójce, chyba w programie trzecim to było, po czym się nawiązała burza i z Krajowej Rady Radiofonii, czy tam z wyższych jak gdyby tych obszarów przyszło pismo, że poglądy profesora Konecznego są w Polsce zakazane, ponieważ jest on antysemitą. I ten dokument będzie tutaj pokazany, jak w czasach tak zwanej dobrej zmiany w 2018 roku, audycja była chyba w styczniu albo w lutym, dokładnie rok temu, jak jest traktowany w mediach głównego nurtu pod rządami PiS-u profesor Konieczny i jego spuścizna naukowa. To może tyle gwoli wstępu. Przy okazji, ze względu na to, że pan profesor będzie musiał po swoim referacie wychodzić, polecam książkę pana profesora Macieja Giertycha pod tytułem Obóz Dmowskiego. Jeżeli państwo by nabyli i chcieli zdobyć podpis od profesora, to czasu będzie niewiele. Jak pan profesor skończy swoje wystąpienie, to proszę pilnować, żeby ewentualnie po nabyciu tej książki uzyskać podpis. Takie jeszcze może moje wspomnienie. Ja z nauką profesora Feliksa Konecznego zetknąłem się po raz pierwszy jako student w pierwszej połowie lat 80. I ze względu na to, że wtedy ta nasza inicjatywa, która się w tej chwili nazywa Centrum Edukacyjne Powiśle, startowała na Powiślu jako duszpasterstwo przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej, później słynne środowisko Zagórnej, atakowane i przez lewicę laicką, korowską, która wówczas próbowała opanować i częściowo im się to udało, Solidarność, a także przez lewicę tą komunistyczną, Pasent, Teplic, Polityka, inne pisma atakowały nasze środowisko, a także lewicę tą liberalno-masońską na zachodzie, Kultura Paryska, również bardzo negatywne wówczas artykuły w Paryżu, dyskusje na temat naszego duszpasterstwa w Londynie, też w Paryżu przy duszpasterstwie tam z kolei polskim. No, dużo było szumu i jednym z najważniejszych naszych prelegentów był właśnie wówczas pan profesor Maciej Giertych i pan profesor Maciej Giertych wygłosił u nas co najmniej kilka, myślę, że było tego, nie wiem, z 5-6 wykładów na temat nauki o cywilizacjach profesora Feliksa Konecznego, omawiając poszczególne cywilizacje, poszczególne książki, poszczególne tezy dotyczące walki cywilizacji. Czyli na przykład dla mnie taką pierwszą osobą, może usłyszałem od kogoś innego, ale kto w sposób uporządkowany przekazywał mi wiedzę na temat Feliksa Konecznego, to właśnie był pan profesor Maciej Giertych, za co bardzo panu profesorowi dziękuję. Później miałem okazję przez wiele lat korespondować z ojcem pana profesora, z Jędrzejem Giertychem i też część książek bezpośrednio od Jędrzeja Giertycha dostałem pocztą, więc generalnie większość książek Konecznego mamy w wydaniu Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego. Tak? Taka była nazwa towarzystwa, które prowadził w tamtych latach, w latach 80. Jędrzej Giertych w Londynie. No i takim pomostem między Warszawą a Londynem w obie strony niektóre pisma, które w rękopisach czy w maszynopisach były w Polsce, pan profesor zawoził do Londynu. Później książki już wydawane przez ojca przywoził do Polski, więc w ratowaniu tej spuścizny i utrwalaniu akurat rola Jędrzeja Giertycha, ale także pana profesora Macieja jest nie do przecenienia, jest po prostu bardzo, bardzo ważna i centralna i myślę, że o tym też pan profesor parę słów powie, jak to ratowanie tego dziedzictwa się odbywało. To może tyle z mojej strony. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Macieja Giertycha. Proszę bardzo, panie profesorze. Przepraszam, ale ja muszę siedzieć, ja nie dałbym rady na stojąco. Proszę państwa,
Po powrocie do Polski w listopadzie 1962 roku jednym z najważniejszych moich zadań było poszukiwanie spuścizny pośmiertnej profesora Feliksa Konecznego. Przed wojną mój ojciec przeczytał jego Dzieje Rosji i zachwycony treścią książki napisał do autora. Wywiązała się między nimi korespondencja, a kiedyś też się osobiście spotkali. Ojciec, przebywając potajemnie w Krakowie w 1945 roku, odwiedził profesora Konecznego. Ten, dowiedziawszy się, że ojciec wraca na zachód, powierzył maszynopisy dwóch swoich książek: Cywilizacja żydowska i Cywilizacja bizantyńska. Ojciec dał je działaczowi narodowemu Włodzimierzowi Marszewskiemu, który miał kontakty z ambasadą brytyjską, aby przy pomocy brytyjskiej poczty dyplomatycznej przewieźć je do Londynu. Niestety, zaraz potem Marszewski został schwytany, skazany na śmierć i rozstrzelany. Co się stało z tymi maszynopisami, nie wiadomo. W każdym razie do Londynu nie dotarły. Koneczny zmarł w 1949 roku. W którymś momencie ktoś przywiózł do Londynu dwie pozycje Konecznego: Cywilizację bizantyńską i Ołat w historii. Było to już po październiku 1956 roku. Dostarczył je pan trener z Poznania. Czując się winnym za przepuszczenia spuścizny Konecznego, ojciec stara się ją ratować. Nie mogąc wydać tego, co mu powierzono, zorganizował tłumaczenie pracy przedwojennej o wielości cywilizacji i wydał ją w 1962 roku w ramach Polonica Publications, wydawnictwa, które sam powołał do wydawania polskiej literatury historycznej po angielsku. Nosiła tytuł On the Plurality of Civilizations i dołączona do niej była rozprawa ucznia Konecznego, profesora Antoniego Hilkmana z Moguncji, o nauce Konecznego o cywilizacjach oraz wstęp Arnolda Toynbee, wybitnego angielskiego badacza cywilizacji. Na ten wstęp namówił ojca Hilkman, który miał dobre stosunki z Arnoldem Toynbee, w nadziei, że to pomoże w sprzedaży książki. Niestety finansowo impreza okazała się zupełną klęską. Inna sprawa, że z czasem ojciec jednak nakład sprzedał, tyle że po wielu latach, a inicjatywa Polonica Publications już się nie odrodziła. Po powrocie do Polski dotarłem do pana trenera i próbowałem się dowiedzieć, gdzie szukać spuścizny pośmiertnej Konecznego. Pan trener trzymał mnie na dystans. Nie ufał mi i nie ufał ojcu. Uważał, że przekazał do Londynu dwie pozycje, a ojciec ich nie wydał, czyli jest niewiarygodny. Na dodatek miał pretensje, że ojciec wydał książkę Konecznego po angielsku z przedmową Toynbiego, niewątpliwie masona, a więc pewno sam jest masonem. Jak tylko mogłem, donosiłem trenerowi różne wydawnictwa ojca, by się przekonał, kim jest naprawdę, ale jego zaufania nie zdobyłem nigdy. Któregoś dnia przychodzę, a dom w żałobie, bo właśnie zmarł. Złożyłem wdowie kondolencje, a przy okazji spytałem się, kto teraz ma pieczę nad spuścizną Konecznego. Powiedziała mi, że mąż powierzył ją Bolesławowi Tejkowskiemu. Tejkowski mieszkał w centrum Warszawy, na ulicy Chorzej, i tam zacząłem go odwiedzać. Już za pierwszej wizyty wypożyczył mi maszynopis Cywilizacji żydowskiej. Był to czas, gdy żadnych kserokopiarek nie było. Zaczęło się przepisywanie. Poprosiłem o pomoc kolegę z zakładu, gdzie pracowałem, Rufina Twardowskiego, który dobrze pisał na maszynie, by podjął się przepisania tej książki. Zgodził się, jednak był on inwalidą wojennym, coraz bardziej niepełnosprawnym. W wyniku czego praca posuwała się bardzo powoli. Zdecydowałem, że muszę zabrać się samemu za przepisywanie. Miałem w domu ręczną maszynę do pisania, przywiezioną jeszcze z Anglii, więc zabrałem się do pracy, zaczynając od tomu drugiego. W sumie ja przepisałem tomy drugi i trzeci, a Twardowski pierwszy. Przepisywaliśmy z dwiema kopiami kalkowymi.
Po przepisaniu każdego rozdziału robiłem jego angielskie streszczenia. Gdy Twardowski skończył, równocześnie ze sprawdzaniem jego maszynopisu z oryginałem, dokonałem angielskich streszczeń pierwszego tomu. Egzemplarz całości został odwieziony do Londynu z okazji wizyty u mnie, któregoś z mojego rodzeństwa. Równocześnie dotarło tam też moje streszczenie angielskie. Z pozostałych dwóch kopii jedna została u mnie, a druga od Twardowskiego. Od Tykowskiego dowiedziałem się, gdzie szukać wnuka Konecznego, Wiesława. Pracował on w archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przejeżdżając przez Wrocław, zacząłem więc jego odwiedzać, zarówno w pracy, jak i w domu. Był to człowiek bardzo skromny, schorowany, cichy, lingwista, opracowujący jakieś zespoły dokumentów różnojęzycznych. Przedstawiłem mu całą historię relacji mego ojca z jego dziadkiem. Powiedziałem, że ojciec ma zezwolenie Feliksa Konecznego na wydawanie jego dzieł, ale Feliks nie żyje, a spadkobiercą jest on, Wiesław. Mój ojciec, wydając dzieła jego dziadka, czyni to ryzykując, że narusza jego prawa autorskie. Bez problemu wystawił mi dla ojca upoważnienie do wydawania dzieł jego dziadka, które potem jakąś okazją przekazałem do Londynu. Nawiasem mówiąc, nigdy nie przyznałem się Wiesławowi Konecznemu, że to upoważnienie, które Feliks Koneczny dał memu ojcu, było tylko upoważnieniem ustnym. Miało więc znaczenie moralne, ale nie prawne. Ojciec, mając już w Londynie cywilizację żydowską, powołał komitet wydawniczy spuścizny Feliksa Konecznego i przystąpili do wydawania jego dzieł. Zaczął od wydania w 1993 roku od dawna już posiadanej cywilizacji bizantyńskiej, pozycji oczywiście deficytowej, ale nie budzącej kontrowersji politycznych. Zaraz potem, w 1974, wydał cywilizację żydowską, którą bez problemu sprzedał i ona pociągnęła za sobą zapotrzebowanie na inne prace Konecznego. Do nabywców z krajów anglosaskich dołączona była broszurka zawierająca moje angielskie streszczenie pod tytułem Synopsis of the Jewish Civilization by Felix Koneczny. Z apelem do czytelników, by poszukali wydawcę, który zechciałby całą książkę przetłumaczyć i wydać. Potem ktoś w Polsce przetłumaczył to streszczenie na język polski i wydał jako druk podziemny. Po wydaniu cywilizacji żydowskiej sporą partię książek przywiózł mi z Londynu mój brat Wojtek, a dalsze partie woziły moje rodzeństwo przy różnych wizytach. Przewoziłem to też sam i żadnej wpadki na granicy z tymi książkami na szczęście nie było. Oczywiście rozprowadzałem je w różnych narodowych i kościelnych środowiskach. Nieraz różne książki z Londynu dostarczałem prymasowi Wyszyńskiemu, ale o ile pamiętam cywilizację żydowską, prymas dostał od ojca w Rzymie, raczej nie osobiście, ale za pośrednictwem któregoś z rzymskich przyjaciół mego ojca. Natomiast ja podałem jeden egzemplarz dla kardynała Wojtyły, za pośrednictwem pewnego krakowskiego księdza. Spytał on, czy może najpierw przeczytać sam i pozwoliłem. Potem okazało się, że po przeczytaniu udostępnił ten egzemplarz jeszcze jakiemuś księdzu, a może kilku. W międzyczasie kardynał Wojtyła został papieżem i dostał tą książkę dopiero osobiście od ojca w czasie audiencji w roku 1981. Wtedy już takich prezentów dostawał setki każdego dnia, więc zapewne nigdy tej książki nie poznał. Jako następną pozycję ojciec wydał w 1977 roku Ołatki historii wraz z dodatkami o twórczości Konecznego, czyli tłumaczeniami na polski opracowania Antoniego Hilkmana, wstępu Arnolda Toynbee i swego z wydawnictwa On the Plurality of Civilizations oraz garścią informacji biograficznych o Feliksie Konecznym. W ramach tego ostatniego bloku znalazł się wykaz prac Konecznego, który dotarł do Londynu wraz z cywilizacją bizantyńską i książką o Ołatki historii w latach 50. Ten spis był niekompletny. Brakowało w nim jednej strony maszynopisu. Znalazłem to u Tejkowskiego i potem przypilnowałem, by przy wznowieniach tej pozycji owa brakująca lista do prac była obecna.
chodzi o wydawnictwa Michalineum i Norton. Oczywiście zaraz po oddaniu Tejkowskiemu przepisanego już maszynopisu Cywilizacji Żydowskiej poprosiłem o następny. Chodziło przede wszystkim o książkę Prawa Dziejowe, która istniała tylko w jednym maszynopisie z ręcznymi poprawkami Konecznego. Tejkowski komuś ją pożyczył, więc trwało długo, nim ją wydostałem. Gdy czekałem na Prawa Dziejowe, w międzyczasie Tejkowski wypożyczył mi dwie książki. Państwo w Cywilizacji Łacińskiej i Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Maszynopisu obu wersji książki przeskopiowałem kserograficznie i te kopie zawiozłem moim rodzicom, z którymi spotkałem się we Fryburgu. Było to jednak tylko w celu zabezpieczenia oryginałów, bo przygotowaniem do druku zająłem się ja. W zasadzie oba opracowania były tą samą książką, dwukrotnie bez skutku szykowaną do druku. Pewne rozdziały czy fragmenty były w jednej wersji, a nie było ich w drugiej i odwrotnie. Wszystkie były ciekawe i godne wydrukowania. Uznałem za konieczne połączyć te książki po drodze, zaznaczając te fragmenty, które należą tylko do jednej z nich. Maszynopis przepisała mi odpłatnie zawodowa maszynistka. Napisałem wstęp do książki, wyjaśniając sposób łączenia fragmentu dwóch wersji tej książki. Osobiście słowo w słowo sprawdzałem z oryginałem i poprawki wklejałem jako ciąg liter przepisanych na mojej maszynie, wycięty na cieniutkim pasku, by nie zakrywać wierszy poniżej i powyżej. Była to żmudna praca, bo maszynistka pisała 60 wierszy na stronie, aby uzyskać jak najmniejszą liczbę stronic. Ojciec wydał to w Londynie w 1981 roku, na zasadzie fotokopii maszynopisu, który dostarczyłem. Po latach, w 1997 roku, wznowienia tej pozycji podjęło się wydawnictwo Antyk Marcina Dybowskiego i wtedy przypilnowałem, by wydzielenie poszczególnych fragmentów było wyraźniejsze. Był to już czas pracy na komputerach, więc tego rodzaju operacja była dużo łatwiejsza niż przy przypisywaniu na maszynie ręcznej. Praca ta de facto stanowi jakby pewną część opracowania o cywilizacji łacińskiej. Prawa dziejowe z ogromną liczbą ręcznych poprawek autora przepisywał mi kolega z pracy Zbigniew Michalski, dorabiający maszynopisaniem. Do pracy dołączyłem fotokopię ręcznego spisu rzeczy, który wskazywał na jakieś plany redukcji tekstu przez Konącznego, połączone z nadziejami wydawniczymi. Na tym spisie rzeczy widnieje jako wykreślony jeden rozdział Prawa, Prawidła i Prawdy, mający około dwóch arkuszy wydawniczych, którego nie znamy. Pozostałe wykreślenia są i znalazły się w tym wydaniu. Całą sprawę analizują szczegółowo we wstępie wyjaśniającym. Ojciec wydał w 1982 roku książkę jako fotokopię dostarczonego przeze mnie maszynopisu. Fotokopia ręcznego spisu rzeczy i mój wstęp niestety nie ukazały się przy wznowieniu dzieła przez wydawnictwo Antyk w 1997. Ostatnią pozycją, jaką szykowałem do druku, był tom trzeci Dziejów Rosji, opracowanie specjalistyczne okresu lat od 1492 do 1505. Był to rękopis, który znowu przepisywał mi Zbigniew Michalski, co tym razem zostało już ujawnione w moim wstępie. Ponadto inny kolega z pracy, Władysław Chałupka, sporządził mapkę pogranicza litewsko-rosyjskiego z podaniem ówczesnych nazw miejscowości, o których książce jest mowa. Także tę książkę ojciec wydał jako fotokopię dostarczonego maszynopisu. Podobnie jak w poprzednich książkach, przed wysłaniem do Londynu sprawdzałem tekst, porównując go z oryginałem i wklejając poprawki. Wszystkie te książki wydawane przez mego ojca w Londynie zostały potem już po transformacji ustrojowej wydane w Polsce, głównie przez wydawnictwo Antyk, ale nie tylko. Już w latach 90. Andrzej Chorodecki znalazł w odblokowanych zasobach prohibitów Politechniki Gdańskiej książkę Konecznego pod tytułem Dzieje administracji w Polsce w zarysie, wydaną przez Okręg Szkoły Policyjnej Państwowej Ziemi Wileńskiej jako skrypt dla studentów tej szkoły.
gdzie zapewne konieczne miał wykłady. Gdy mnie poinformował o tym, namówiłem Marcina Dybowskiego, by jego wydawnictwo Antyk i tę pozycję wznowiło. Stało się to w 1999 roku. Na zakończenie nie mogę nie wspomnieć o warunkach, w jakich Konieczny pisał swoje wielkie dzieła. To, co pisał w czasie II wojny światowej i po niej, robił na wewnętrznych stronach rozciętych starych kopert. Widocznie po prostu nie miał, czy nie było go stać na papier. Stale używał skrótów, by zaoszczędzić papier. Na przykład litera C oznaczała słowo cywilizacja we wszystkich odmianach. Pisał maczkiem. Poprawki są często mało czytelne, ale widać, że ani chwili swego pracowitego życia nie zmarnował. W późniejszych latach wielokrotnie streszczałem naukę Konecznego w różnych moich artykułach i książkach, aby autora spopularyzować. Była seria artykulików o Konecznym w Rycerzu Niepokalanej, a potem powstałej na ich podstawie książeczce wydanej w 1993 roku przez Michalitów pod tytułem Zagrożenia duchowe. Wielokrotnie pisałem o twórczości Konecznego w moim własnym wydawnictwie Opoka w kraju. Jeszcze trochę o tej twórczości w mojej książce Z nadzieją przyszłość, to rok 2005. Ponadto wielokrotnie głosiłem różne referaty na temat cywilizacji w oparciu o nauczanie Konecznego. Będąc już w Parlamencie Europejskim, przyszło mi na myśl, że może warto spróbować nagłośnić Konecznego na arenie międzynarodowej. Angielskie wydanie o wielości cywilizacji dawno już było wyczerpane i nikt o nim nie pamiętał. Napisałem więc w języku angielskim niewielką książeczkę pod tytułem Civilizations at War in Europe – Wojna cywilizacji w Europie. Samuel Huntington, profesor Harvardu, wydał w 1996 roku bardzo głośną książkę The Clash of Civilizations – Zderzenie cywilizacji, w której identyfikuje cywilizację z religiami i widzi różne obecne wojny, głównie na liniach podziałów religijnych. Dla niego Rosja i Grecja to ta sama cywilizacja, a USA i Ameryka Łacińska to odrębne. Konecznie podchodzi do tematu o wiele sensowniej, głównie na bazie stosunku do etyki. Streściłem jego naukę o kryteriach wyróżniania cywilizacji w tej książeczce. Jest w niej też charakterystyka pięciu cywilizacji, które kształtują obecną Europę. W tym cywilizacji żydowskiej, istnienie której Huntington wolał pominąć. Zaraz po wydrukowaniu tej książki rozdałem ją w dniu 13 lutego 2007 roku do skrytek pocztowych wszystkich europosłów. Efekt był piorunujący. Zostałem okrzyknięty antysemitą, rasistą, ksenofobem, gwałcicielem wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska i tak dalej. Ataki dotyczyły wyłącznie rozdziału o cywilizacji żydowskiej i były oparte o zaledwie kilku sformułowaniach wyjętych z kontekstu. Wyszły one od socjalistów i liberałów. Europosłowie Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Paweł Pisorski i Grażyna Staniszewska wydali publiczne trójjęzyczne oświadczenie, że się od książki odcinają i uważają ją za szkodliwą. Odciął się od niej też prezydent Lech Kaczyński. Media na całym świecie zaczęły pastwić się nad tą książeczką. Oczywiście dziennikarze książki nie czytali, co najwyżej rozdzieli go od cywilizacji żydowskiej, ale autorytatywnie klasyfikują ją w tym samym szeroku, co literaturą antyżydowską. Pojawiło się nawet określenie, że jest to nowy Mein Kampf. Posypały się naciski różnych światowych organizacji żydowskich i Kongresu USA na prezydenta Parlamentu Europejskiego Hansa Gerta Petteringa, Niemca, aby mnie przykładnie ukarał. Uczynił to w dniu 13 marca 2007 roku, ogłaszając publicznie, że udziela mi nagany. W dniu 13 marca została też zorganizowana demonstracja pod parlamentem w Strasburgu, wzywająca do pozbawienia mnie mandatu jako antysemity i rasisty. Poparł ją Geremek ze swoją ekipą i poseł Józef Pinion, socjaldemokracji polskiej, ale inni europosłowie tam nie przyszli.
międzyczasie przymuszony napływem próśb o tekst polski przetłumaczyłem ją na polski. Przyjaciele z Francji przetłumaczyli ją też na francuski, a moja siostra Teresa, mieszkająca w Hiszpanii, przetłumaczyła ją na hiszpański. Tak więc już w czterech językach jest ona dostępna dla wszystkich na mojej stronie internetowej. Te gwałtowne ataki spowodowały, że uzyskałem ogromną reklamę. Dostają różne listy, zarówno obraźliwie paszkwilanckie, typu kto ci debilu dał profesurę, jak i popierające. Książka żyje już własnym życiem, jest czytana i komentowana nie tylko w prasie polskiej, ale na całym świecie. Mam nadzieję, że wzbudzi zainteresowanie twórczością Konecznego i że wreszcie autor ten osiągnie uznanie międzynarodowe, na które zasługuje. Cała awantura wokół tej książeczki koncentrowała się wokół rozdziału o cywilizacji żydowskiej, podczas gdy moją główną intencją było wskazanie na rozwój cywilizacji bizantyńskiej poprzez niemieckie wpływy w Unii Europejskiej. Wróciłem do tego tematu w książeczce Quo Vadis Europa, którą rozdałem wszystkim europosłom na ostatnim posiedzeniu parlamentu mojej kadencji w dniu 5 maja 2009 roku. Wydana równocześnie w wersji polskiej była rozdawana w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zawiera ona oparte na książkach Konecznego zestawienie różnic między cywilizacją łacińską a bizantyńską w celu ukazania, jak bardzo to, co się dzieje w Unii Europejskiej, pochodzi z bizantynizmu, a jak mało z tradycyjnie łacińskiego rodowodu Europy. Książeczka ta ujawnia odwieczne niemieckie plany wobec Europy i skuteczność, z jaką je obecnie Republika Federalna realizuje. Raczej nie została w większym zakresie zauważona. Gdy już przeszedłem na emeryturę, podjąłem się pracy, kto wie, czy najważniejszej w moim życiu. Przetłumaczenia twórczości Konecznego na język angielski. Książki te wydaje mi wydawnictwo Antyk. Już się ukazały cywilizacja żydowska, cywilizacja bizantyńska, prawa dziejowe, rozwój moralności, cywilizacja łacińska, to jest kompilacja kilku tekstów na ten temat, oraz dzieje Rosji. Ja teraz pracuję nad cywilizacją turańską. Takie książki koniecznie nie napisał, ale o cywilizacji turańskiej pisał dużo w różnych swoich pracach, a w szczególności w trzytomowej i skróconej wersji dziejów Rosji. Ja wyszukuję te teksty o cywilizacji turańskiej i próbuję to poskładać, by stworzyć tom pod tytułem Cywilizacja Turańska. Również moim staraniem zostało dokonane tłumaczenie książki o Ołatki Historii przez Stanisława Kasprzaka. Jest to w zasadzie streszczenie praw dziejowych. Książeczka ta okazała się w wydawnictwie Antyk równocześnie z prawami dziejowymi. Antyk wznowił też wydane w Londynie On the Plurality of Civilization. Wszystkie te po angielsku wydane książki Konecznego są reklamowane na końcu aktualnie wydawanej i są dostępne na eBayu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak mówił Pan Profesor, najwięcej książek Feliksa Konecznego wydało między innymi wydawnictwo Antyk. Dużo również książek wydało wydawnictwo Capital Book, a także tutaj pokażę jeszcze dwa inne bardzo zasłużone wydawnictwa. Wspomniane wydawnictwo Norton, Ołat w historii, też z krótką przedmową ojca Jędrzeja Giertycha oraz wydawnictwo Ostoja. Bodajże teraz też bardzo wiele w tej chwili książek, które są dostępne, i cywilizacja żydowska, i cywilizacja bizantyjska, i inne książki dotyczące Feliksa Konecznego i samego Feliksa Konecznego są do nabycia tutaj przed salą, w której odbywa się nasze spotkanie. Dziękuję bardzo, panie profesorze.